będziemy mówić o hejcie, będziemy mówić o atakach nienawiści, głównie w internecie, bo to jest ta przestrzeń, w której dzisiaj wszyscy funkcjonujemy. Od piątku jesteśmy tutaj na miejscu na przystanku Ustok obecni z liczną redakcją internetową i prowadzimy z wami rozmowy, obserwujemy dyskusje na Facebookach, ale także obserwujemy wpisy, które mówią o was, droga ustokowa publiczności, jako brudasach, ćpunach, pijakach i tam jeszcze dużo ostrzejsze słowa pojawiają się w komentarzach ludzi, którzy tutaj nigdy nie byli. Oni siadają do komputera gdzieś tam daleko, gdzieś tam w tej bezpiecznej przestrzeni. Myślą, że są anonimowi. No i zaczynają mówić o tym, jak oni widzą przystanek Ustok, którego nigdy na oczy nie widzieli, a czerpią tę wiedzę skądś i mają jakieś swoje wyobrażenie. Rzecznik Praw Obywatelskich powołał taką inicjatywę, w której też i Wielka Orkiestra aktywnie bierze udział, czyli okrągły stół do spraw walki z hejtem. Jak to jest? Czy to jest faktycznie aż taki problem, panie rzeczniku, że taki poważny konstytucyjny urząd, jakim jest Rzecznik Praw Obywatelskich, angażuje się w walkę nie z biedą, nie z wykluczeniem, nie ze starością, to wszystko też, ale angażuje się w walkę ze zjawiskiem szerzenia nienawiści do drugiego człowieka? Przede wszystkim chciałbym Państwa bardzo serdecznie przywitać. Bardzo się cieszę, że mogę tu być na przystanku Woodstock. Chciałbym powiedzieć, że i wspomnieć postać pana doktora Janusza Kochanowskiego, bo on też swego czasu dystyngowany dżentelmen w garniturze tutaj przechadzał się, także cieszę się, że mogę, można powiedzieć, pójść w jego ślady i uważać, że przystanek Woodstock to jest to miejsce, gdzie Rzecznik Praw Obywatelskich powinien być. Jak może pamiętacie, dr Kochanowski zginął w katastrofie smoleńskiej, ale warto, myślę, że w tym miejscu przypomnieć jego postać i to, że nieobce mu były takie spotkania. Tak pan Krzysztof powiedział, albo jak Krzysiek powiedział, może tak będzie łatwiej. W biurze rzecznika faktycznie my mamy mnóstwo rzeczy do zrobienia. Mnóstwo jest problemów, które są niezałatwione, które wymagają refleksji, wymagają reakcji. Natomiast uznaliśmy, że jednym z takich większych problemów społecznych, który się pojawił, to jest zjawisko hejtu w internecie. Bo to już nie jest tylko i wyłącznie sytuacja tego, o czym mówiliśmy wcześniej. Nawet taką książkę dzisiaj przeglądałem przed spotkaniem. Jest taka książka Małgorzaty Tulli oraz Sergiusza Kowalskiego Zamiast procesu. I to jest taka książka, gdzie oni robią zestawienie różnych wypowiedzi prasowych, które stanowią przykład mowy nienawiści i uzasadniają, dlaczego to jest ważne, dlaczego trzeba na to reagować. Problem polega na tym, że teraz taką książkę moglibyśmy w zasadzie napisać każdego dnia, tylko czytając to, co się dzieje na forach internetowych, to, co się dzieje na różnego rodzaju portalach, w mediach społecznościowych, że to już przestało być zjawisko gdzieś tam z jednej, drugiej, piętnastej gazety, ale jest to po prostu zjawisko, które nas wszechogarnia, które dotyka nas każdego dnia. I zastanawiamy się w biurze rzecznika wraz z organizacjami pozarządowymi, właścicielami portali internetowych, ministerstwami, co z tym zrobić, jak na to reagować, jak spowodować, aby ten trend odwrócić. Bo to jest coś w rodzaju trendu społecznego, który, można powiedzieć, ulega zwielokrotnieniu poprzez to, że mamy pewne sytuacje społeczne, które zwiększają nasilenie hejtu. Mam tutaj w szczególności na myśli kryzys migracyjny. To jest to, co się dzieje po kryzysie migracyjnym pod adresem muzułmanów, pod adresem uchodźców. To jest coś absolutnie niebywałego pod względem ilości i skali. A po drugie, no niestety internet tworzy to dostępne narzędzie, bardzo łatwe narzędzie, kiedy z sekundy na sekundę co druga osoba może stać się hejterem, może łatwo rozpowszechniać różne informacje. I staramy się zastanawiać, jakie są możliwości prawne, ale też możliwości społeczne, aby temu przeciwdziałać.
Możliwości prawnych jest trochę. Może nie chciałbym teraz o tym na razie mówić, ale wydaje mi się... Będę jeszcze o to pytał, jasne. Proszę? Będę o to pytał oczywiście. Tak, ale wydaje mi się, że i tak klucz leży w tym, aby dbać o zmianę mentalności. Cieszę się, że przystanek Woodstock bierze to na warsztat, że tutaj w czasie przystanku Woodstock jest Dom bez hejtu, który jest inicjatywą pozarządową, właśnie pokazującą, że można inaczej dyskutować. Cieszę się, że są ludzie, którzy rozumieją, że można ze sobą rozmawiać, można się sprzeciwiać, można także czuć niepokój, można czuć obawy przed różnymi problemami społecznymi, ale można to wyrażać w formie po prostu zwyczajnej dyskusji, argumentów, a nie poprzez obrażanie kogoś, poprzez używanie wulgarnego języka, poprzez wykluczanie czy poprzez niszczenie drugiej osoby. Jeżeli mamy rozmawiać o problemie hejtu, to myślę, że najpierw powinniśmy sobie trochę ten problem zdefiniować, dlatego że samo rozumienie słowa hejt czy hejter dzisiaj jest momentami bardzo rozbieżne. My rozmawiamy o czymś, jedni uważają, że hejt to jest tylko i wyłącznie taka nienawistna, bez uzasadnienia, bez powodu kierowana w drugiego człowieka wypowiedź, komentarz. Inni uważają za hejt, tak na dobrą sprawę, każdą negatywną wypowiedź. Dzisiaj zostałem zapytany przez jednego z dziennikarzy w centrum prasowym przystanku Woodstock, czy woodstockowicze w internecie hejtują pogodę. Uśmiałem się, bo od razu nawiązałem do tego spotkania, mówiąc, że za chwilę będę rozmawiał o tym i słowo hejtują jest tutaj zupełnie nie na miejscu. Natomiast warto się nad tym zastanowić. Ja chciałbym wam pokazać książkę Hejtoholik Michała Wawrzyniaka. Michał, ty w tej książce pisałeś o tym, jak rozumiesz, jak postrzegasz hejt, hejtera, jaka to jest postać. Powiedz, jak to wygląda z twojej perspektywy. Cześć, witaj Woodstock. Ja chciałbym nawiązać przez hejt w tym roku, ponieważ jesteśmy drugi raz na Woodstocku, do czegoś, co pomoże nam zrozumieć hejt, czyli do kontekstu, że hejt blokuje marzenia. Dzisiaj spełnia się moje marzenie, jedno z tysiąca marzeń, czyli występowanie na SP, które miałem w swojej głowie od dawna. Gdybym najpierw nie miał odwagi zamarzyć, gdybym słuchał ludzi, którzy mówili: stary, tam jest brudno, śmierdząco, ty masz 40 lat, jesteś dorosłym biznesmenem, gdzie tam pojedziesz, to pewnie to marzenie by umarło. W książce zaczynamy od tego, że według mnie hejterami jesteśmy wszyscy. Ja jestem hejterem, my wszyscy jesteśmy hejterami. Dlatego powstaje pytanie, co się dzieje później? Bo co jest hejtem? Hejtem jest każda negacja. Jak powiesz komuś, że mu się coś nie podoba. Tak jak to podchwytliwe pytanie dzisiaj, czy Woodstock hejtuje pogodę? No jedni się śmieją, że pogoda płacze nad głupotą świata odnośnie zaostrzeń na Woodstocku. Inni mówią, że pogoda karze Woodstockowiczów. Inni mówią, no nie będzie kurzu, a więc fajnie. Nie ma znaczenia. To wszystko to jest tylko i wyłącznie punkt widzenia. Ale hejt ma zawsze ujemny ładunek emocjonalny. No i teraz zobaczcie. Największy problem, jaki mieliśmy przy książce i przy kampanii, bo Hejtoholik był częścią kampanii społecznej, Hejtoholik czy Hejtbuster, którą między nami mówiąc, jako jedyna osoba, jedyna medialnie mocna osoba wsparł pod koniec akcji Jurek. Czekaliśmy, aż ta akcja będzie ewidentnie mocnym tematem, żeby nie było, że przychodzimy, słuchaj, wybijemy się teraz na WOŚP-ie, na Woodstocku. Nie, zrobiliśmy swoją robotę. Udało nam się pobić podwójny rekord Polski w crowdfundingu. Zebraliśmy 600 tysięcy złotych, dołożyliśmy swojego 500 tysięcy i za 1 100 000 złotych zrobiliśmy kampanię społeczną. Kilkanaście miast. No i problem, jaki był, to jest to, że hejt jest, no, negatywny. Nie chcemy gadać o hejcie. Gwarantuję wam, że gdyby pogoda była piękna i świeciło słońce, byłoby nas mniej. Byłoby nas mniej, ponieważ by nas rozpraszały inne rzeczy. Ty też jesteś debiutantem na SP, tak? Proszę? Ty też jesteś debiutantem na SP. Tak jest. Myślę, że nie byłoby mniej. To są fantastyczni ludzie. Wiesz, to bardziej mi chodzi o taką generalizację. Jestem na SP z drugiej strony i regularnie widzę. Punkt dla ciebie.